Największe błędy w sieciach komputerowych, część druga. Brak jakichkolwiek zabezpieczeń, jak wycięcie wilanów na trankach tam gdzie nie są one potrzebne, czy ograniczenia z użyciem access list, zdarzają się nawet w dużych strukturach. To niby takie oczywiste, ale naprawdę nie ma potrzeby, aby goście odwiedzający naszą firmę mieli dostęp do podsieci komputerów zarządu czy sieci produkcyjnej. Wspomniane ograniczenia na interfejsach czy akces listy, to oczywiście dość proste i archaiczne rozwiązania, jednak w niewielkich sieciach powinny. One być absolutnym minimum. Tam, gdzie kwestie bezpieczeństwa są szczególnie istotne, ruch pomiędzy vilanami, możemy oczywiście kontrolować z wykorzystaniem firewall czy innych bardziej zaawansowanych narzędzi. Po więcej ciekawych materiałów, zasubskrybuj kanał i odwiedź mnie na Instagramie.